Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkej. I cóż, na wstępie, może zanim zaczniemy cokolwiek dalej gadać o coś, to chciałbym serdecznie pozdrowić panią Helgę oraz pana Bopa, którzy za wszelką cenę chcieli mnie zniechęcić do nagrywania tego odcinka. Ale jednak ja się nie dałem. Wolfgang mi głodnieje. Akurat w momencie, kiedy wąszarzem znalazł, więc trzeba zeżyć jak najwięcej tego wszystkiego. No. I wracając jeszcze do ogółu, to naszym dzisiejszym celem będzie pozbycie się małp z tej tamtej wyspy obok i być może odblokowanie nowej postaci, by tam ktoś wspominał bodajże, że w pewnym momencie było widać jakąś małpę na tratwie i że w takim razie się ją widać, to żebym przy tym odmałpianiu wyspy zwracał uwagę, czy jakaś korona nie wypadła. No. Zobaczymy, może się uda nową postać dzięki temu odblokować, ale cóż, do mojego planu pozbywania się małp potrzebuję najpierw bananów, więc no pozwólcie, że po prostu będę ścinał wszystkie tutaj te drzewa, bo dopóki nie zdobędę bananów, które... Bez przesady, jest około 50% szans na wpadnięcie banana, a co? Zero. No po co mi banany? Oczywiście. A głupio, musiałem wszystko zeżreć wcześniej. Oczywiście mam nadzieję, że muzyka nie za głośna, nic, gdyż no niestety ostatnio miałem mały reset OBS-a i nie jestem pewien co i jak. Zresztą chyba wspominałem o tym na Sekiro. A jeśli nie, no to wybaczcie. Oczywiście, jak zwykle musicie mieć też świadomość, że w każdej chwili może rodzinka wejść i przeszkadzać we wszystkim. Takie standardowe po prostu schematy u mnie. Dobra, wiecie co, te banany postaram się zdobyć może w inny sposób. Wiem, że z małpich gniazd, jeśli da się tak nazwać. O Jezu, nie wierzę. No, to co kontynuując. Z małpich gniazd, że tak to roboczo nazwy, mogą wypaść, więc... No po prostu spróbujmy może to w ten sposób osiągnąć. Są małpy, tylko teraz muszę gniazdo jakieś znaleźć. I może zdobyć trochę bananów. Jeśli się uda, to może jestem zbawiony. Jeśli nie, to będę musiał jakiś inny sposób znaleźć. I oczywiście muszę dużo bananów mieć, im więcej, tym lepiej. Bo jeden banan oznacza jedną małpę. Dobra, mamy kilka bananów. Super. Więc psychikę będę miał obniżaną pewnie. W ogóle bo już pewnie już sam gnojem. No ale... Mogę zrekrutować na razie 4 małpy? Tak, 4. Więc... Może się uda. Może się uda coś osiągnąć nawet dzięki temu. Tylko potrzebuję więcej tych małp. Nie wiem, czy 4 to nie będzie za mało, jak już wspominałem. Więc jeśli znajdę jeszcze jedno małpie gniazdo, to fajnie by było, chociaż... Wiecie co, ja chyba trzeba jakoś zwabić, co oznacza, że... A, dobra, nie, te po prostu mnie nie lubią. Więc wiecie co, nakarmię tymi bananami inne małpy. Może jakoś się uda. Nie wiem jak niby, ale no... Nie będę ukrywał, jestem dzisiaj entuzjastycznie nastawiony, gdyż... Mam nadzieję na to, że uda się tą wyspę przerobić na naprawdę porządne miejsce, na porządną bazę. I w ogóle... Póki się nie uda, no to muszę znaleźć jakiś sposób pozbyć się małpy. Dobra, więc ta małpa dostanie banana. Ta dostanie. Ta dostanie. I niech będzie ta. I chyba się udało. Mamy małpie wojny? Oczywiście, że mamy. No więc... Nie wiem, kto mi tam to w sumie sam na to wpadłem, myślałem, że ktoś mi nie podpowiedział czy coś, ale... Jak widać... Nieźle to działa. Niestety Wolfgang mi dalej opada z sił. I chyba działa. Tak! Chyba nawet działa.
Tak więc... No cóż... Moim zdaniem udało mi się tych małp pozbyć lepiej niż sądziłem, że... No cóż, że się pozbędę, nieźle. Pierwszy raz od dawna tak... Bez kłamania, bez w ogóle wszystkiego tak... Wymyślania i w ogóle. Czyli że co, że tych moich małp już nie ma? Tak. Prawdopodobnie te moje małpy się skończyły. I wiecie co, w takim wypadku już tutaj nawet postawię trwałe ognisko. I te małpy mogą mnie doprowadzić już do po prostu problemów psychicznych. A. Więc... Jedna moja małpa przeżyła. A może to nie jest ta moja małpa? Nie wiem. Ale tak czy siak. Jak widzicie, udało się nawet nieźle pozbyć się tych wszystkich małp. No, mamy jeszcze zapas bananów, więc... Kto wie, może nawet się pozbędziemy ich raz na zawsze. Wow. Takiego... skutecznego pozbywania się małp naprawdę chyba nigdy nie widziałem. Też nie ukrywam, że nigdy jakoś się małpami nie przejmowałem szczególnie. No cóż, zobaczmy tak z swoją drogą, co jeszcze mam w planach, bo tam takie niewielkie notatki mam. No tak, przydałoby się zdobyć trochę tych koralowców na Sea. Nie ukrywam, Alchemy Engine, Chem Engine, nie wiem jak to czytać. No przydatna rzecz w ogóle, ale jednak no na morzu możliwość budowania jest... Moim zdaniem nieporównywalnie bezpieczniejsza w niektórych sytuacjach, dlatego no najlepiej byłoby, gdyby udało mi się oba postawić inne takie rzeczy typu termometr, czy tam deszczomierz. No tak, no i oczywiście jeszcze to by się przydało, ale na to wszystko mam czas. Dobra, a teraz tylko... Czy są tu gdzieś jeszcze jakieś małpy? Dobra, to nie moja małpa. Więc wiem, że ją mogę jeszcze zrekrutować. A póki co kwiatuszki, bo... Od dostawania kupą w twarz... No, psychika szybko może spaść. Każdemu człowiekowi. No, ale przynajmniej mamy na farmy. To jest tylko muszę właśnie ten silnik alchemiczny cały zbudować i... W sumie to tyle. Więc... Chcemy tu jakieś małpy? No, obstawiam, że muszą być... Tak. Więc ty jesteś moja. Chyba się udało. Po raz kolejny. I zapas bananów coraz bardziej się powiększa. A tej całej korony, którą miałem, której miałem niby szukać, dalej nie ma. Podobnie jak psychiki też nie ma. Dla mnie. Dobra, chyba jednak te... Odmiałpianie nie było wystarczająco skuteczne, żeby się udało. Tak więc kwiatki ostatnią nadzieją na przetrwanie. A ja w tym czasie może też puszkam, więc przy ilości małp, jak widzę jedna przeciwko czterem, nie ma szans. No, zresztą to było logiczne i... do pomyślenia. Tylko gdzie tu... Nie, wiesz co, na tereny wulkaniczne może lepiej nie włazić. Psychikę mam taką niską, że lada moment może mi coś zabić. Ja potrzebuję kwiatów, a nie skał. Tych efektów ekranowych może po prostu człowiekowi nawet się zacząć w głowie kręcić dopiero. A, dobra, wiesz co, nie będę tutaj tego komentował, bo nawet nie mam po co. Yep.
prostu muszę nazbierać tych kwiatów, przetrwać. No i pozbyć się ostatnich małp. No to jak nic są jedne z ostatnich. O ile nie ostatni całkowicie. Jeśli całkowicie ostatni, to chyba wiem nawet jak mogę się ich pozbyć. Ale niestety nie mam odpowiednich sprzętów. Natomiast jeśli jedne z ostatnich, to może być trochę łatwiej. Tylko będę musiał zrekrutować wystarczająco dużo innych mob. Albo wykorzystać pająki. Tak, to też możliwe. W ogóle dziwne, także w połowie dnia mi się gra zapisuje. Ale cóż. Wiecie co? Wydaje mi się, że to mogą być naprawdę już ostatnie małpy, więc... Jeśli znajdę jeszcze jakąś jedną, to jednej dam banana, drugiej nie dam i niech się tłuką. Najlepszy chyba sposób na to, żeby zażegnać kryzys. Oczywiście, jeśli ktoś zauważył koronę czy coś i... No po prostu ja jestem oczywiście ślepy i nie widziałem, no to... A tamtej co? Halo, ma jeden małpen. Zagryzajcie się. No. Jest korona! Wow! Nie wiem, jakie, czy mam farta, czy nie mam farta, ale no, mamy koronę. Tak więc... No... Następnego dnia budujemy sobie jakąś porządniejszą łódkę i spróbuję zlokalizować to miejsce, gdzie widziałem tamtą małpę. O, jednak jeszcze jakieś są. Super. Nie ukrywam. Nie jest to może najlepsza wiadomość, ale... No najistotniejsze, że udało się pozbyć większości tych wrednych małpiszonów, więc no... Po prostu... Super. Nie wiem, jak to inaczej określić. Mam nadzieję tylko, że mam tutaj te swoje chwasty na tej wyspie. Bo jeśli nie, to... Może być kiepsko. Nie, no dobra, dwa... Trzeba było czterech, ile? Teraz cztery. I chyba będę musiał tam wrócić. Super. No, ale na obecny moment to i tak jest mniej istotne niż sam sobie zapewnienie sobie jakiegokolwiek przetrwania. Więc ostatnio nie udało się zbudować skrzynki, bo zabrakło jednej deski. I to teraz nadrabiamy ten problem i... No pierwsza skrzynka na materiały mniej potrzebne już jest. Czyli na razie kupa, złoto, muszla, kamienie, no i te monety w sumie też mogą być. No i butelka. Teraz tylko, gdybym pamiętał, w jakim to konkretnie miejscu było, nie bym mógł sprawdzić na swoim odcinku w ogóle. Bo pamiętam, że tam sygnatury czasowe podaliście. Już wiem, że mi zabraknie teraz desek nawet. Więc wiecie co, można... Jeśli to by wymagało mniej materiałów, to... No cóż, nawet gdyby to było lepiej, to może bym zbudował tą zwyczajną tratwę. Gdzie to jest na bezpiecznym miejscu, bo z tego co pamiętam, to tam to wszystko było widoczne podczas ucieczki przed rybą. Chyba dwie trawy i dwa drewna. Jestem skłonny nawet z tą najgorszą z najgorszych tratw po prostu zbudować, bylebym tylko dotarł po prostu do tego miejsca, więc... Może uda mi się zlokalizować to wszystko i wtedy by się udało nawet... Więc tak. Dobra. Więc już nawet widzę, w którym to mniej więcej miejscu było. No więc raczej się nawet nam uda wszystko zorganizować. Chociaż patrząc na mapę, to niestety to mogą być obszary zajęte przez tą rybę wredną. Chociaż nie, to było gdzieś tutaj, więc... Kto wie, jeśli on tam jeszcze gdzieś jest dalej, ten małp, to może go nawet zdobędziemy.
A to oznacza, że już przykro mi wszyscy, którzy chcecie Wolfganga, ale to nasze ostatnie spotkanie. To było łatwe. Aż za łatwe. No ale dobra. Miejmy nadzieję tylko, że odblokuję tą małpę bez zbędnych kompromitacji z mojej strony, typu zatonięcia w ostatniej chwili. Jak doskonale mnie znacie, no, różnie to bywa. I dobrze kojarzę, że będą po wodzie. No cóż. Trzeba będzie jakoś z tym żyć. Co prawda wiele ryzykuję, patrząc na to, że chcę iść... Głupi kokos. Ale kontynuując, że chcę tam płynąć najgorszą tratwą, po prostu tą najbardziej podstawową, no ale jednak... Tak naprawdę nie mam wyboru. Jeszcze tylko póki jestem na lądzie, to żeby nie było problemu, jeśli ta ryba by się pojawiła z wielkością Wolfganga, to... Po prostu zerzę nawet tutaj te kokosy na surowo. Wiecie, żeby to miała być wielka chwila, gdy... No... Gdy w końcu odblokuję cokolwiek i osiągnę coś i nie będę takim po prostu wielkim nieudacznikiem, jak tam wieszczyłem na początku serii. Jeszcze nie wiem, jak to określić, ale dobra. A, okej, okay. To było gdzieś... Co to ma być? Tutaj? O, jest. Jej! Wow! Cieszy się i nagle... A? I nagle... To nie. I tak, jak nic to musi być jakiś odpowiednik psów czy coś. Więc to teraz trwa będzie tylko na krytyczne sytuacje i już wychodzę na ląd. Tutaj mam większe szanse z tym czymś. Jest jakie fajne odgłosy to wydaje. Właśnie to słabe. Także cóż. Szczerze mógłbym nawet powiedzieć, że to wszystko na dzisiejszy odcinek. Albo celowo utopić Wolfganga czy coś, ale... Dożyjemy do końca tego dnia. Na dniach już będzie trochę krócej. Z różnych powodów. Chociaż dobra, wiecie co. Nie słuchajcie moich marudzeń, że może będzie krócej i tak dalej. Nie, no. Lecimy normalnie z 3 dniami i w ogóle wszystko standardowo. Ale póki co muszę po prostu zbierać materiały, przygotować się już na zbudowanie lepszej łódki. Może nawet nie tej, tylko już jakiejś naprawdę dużo lepszej. No cóż... Wiecie co, no nie jestem przekonany co do tego. Czy jest jakaś lepsza łódka dostępna na obecny moment. No i na pewno to, co jest jeszcze istotniejsze, to będę musiał zapewnić sobie jakieś pożywienie, więc farmy. Jak nic, tylko że przed farmami to muszę mieć już... Znaczy, zanim zacznę farmy, to muszę mieć tą całą maszynę alochemiczną, bo nie chcę podstawową farm robić. Tylko te lepsze. Nie, gro! Proszę cię. Ta siła ataków Wolfganga naprawdę mnie ratuje. Gdyby nie to, to już pewnie umarłbym z 5 razy. I trudno będzie mi się z nim rozstać, jak już nadejdzie jego chwila. Chociaż z tym spadkiem głodu maksymalnego, takim szybkim, no to nie trudno będzie się rozstać. Ale dobra. Co tam było konkretnie potrzebne i w jakich ilościach na tą całą maszynę alchemiczną? 4 deski, 2 kamienie i alchemiczne dudaty. Więc zobaczymy, czy uda mi się to zorganizować. Trochę kamieni, dudaty i 4 deski teraz tylko, czyli dużo czasu spędzonego tylko na ścinaniu drzew. Super, nie no, wiecie co, ja nie potrafię jakoś zaspokoić tych wszystkich. No nie no, bez... Wolfgang, żryj tu szybciej!
Jeśli mam z tym wygrać, to potrzebuję ciebie w pełni sił. Już się bałem, że mnie ugryzie. Nie no, ktoś musi mi powiedzieć, czemu ja mam tak dużo tych toksycznych węży? Jest wyzwanie, jest dreszczyk emocji w ogóle, no ale... Ktoś może naprawdę mi to wytłumaczyć? Czemu akurat te węże się trafiają? Myślę, że nawet chyba zanim tym się zajmę, to patrząc na to, w jakim jestem stanie, przydałby się pierwszy garnek. A do garnka brakuje mi... kamienia i dużo wungla, więc wiecie co, no... Poszedłbym robić pożar na tej drugiej wyspie, nawet na części lasu czy coś. Ewentualnie tutaj coś próbował, ale... Nawet na pochodnie mi nie stać. Chociaż może zaraz będzie mi stać na pochodnie. Nie ukrywam. Sam nawet nie wiem, co mnie tu czeka i w ogóle... Jest tyle emocji. Nowa postać i w ogóle wszystko. To jest za wiele jak na jeden odcinek. Tyle osiągnąć. I to jeszcze bez żadnych niepowodzeń. Chociaż bez żadnych niepowodzeń, to też za dużo powiedziane, patrząc na to, że już byłem dzisiaj na skraju załamania po raz kolejny. No ale cóż... Może nie powinienem tak marudzić, może powinienem po prostu się skupić na tym, co się udaje, a nie ciągle liczyć na to, że coś pójdzie nie tak. Chociaż żeby nie było, nie liczę na to, że pójdzie nie tak, tylko po prostu no, realistycznie myślę, znam swoje możliwości. Zresztą każdy, kto ze mną kiedykolwiek próbował grać, chociażby w Don't Surf Together, niby dwa różne światy względem Shipwrecka Together, to każdy chyba raczej mógłby potwierdzić, że ja raczej jestem taki dosyć przeciętny, jak pod kątem umiejętności. Często nawet można powiedzieć, że psuję. Dzięki, Kokos. Całą rozgrywkę przez swoje nieogarnianie życia. I prawdopodobnie właśnie w tym momencie nie zdążę do ogniska. Ale zdążyłem przygotować sobie taką... to piękną pochodnię. I się podpalić też. No ale dobra, muszę jakoś spróbować zrobić ten nawet kontrolowany pożar czy coś. Więc... Super. Super. Normalnie super. Ready. Co ja żem zrobił? Spadnie sobie jednego z nielicznych krzaków tego typu na mojej wyspie. Super. No, ale muszę naprodukować wungla, więc... Mogą być przykre konsekwencje później, ale... Wungiel jest zbyt istotny. Garnek, jedyny chyba źródło pożywienia, które jest w stanie mi nasycić na dłużej niż sekundę. Więc, no cóż... Zobaczmy, ile tego wungiela naprodukowałem. Ja rozumiem, Gro, że ty nie chcesz, żeby mi się cokolwiek udało. Teraz, bo już tak za dużo osiągnąłem, ale po jednym węglu... Proszę cię, Gro! Zawsze wpadało mi tego więcej. Te pochodnie jeszcze żyje, no ledwo, ledwo, ale żyje. Więc zobacz... Pożar dalej kontrolowany, więc mogę może nawet osiągnąć coś. Dzięki, Gro. Oczywiście chwilę przed zdobyciem szóstego węgla powodnia musiała się skończyć. Ale dobra, spalimy jeszcze to drzewo i będzie garnek. Co to? Może pójdę po w sumie materiały brakujące do garnka, bo z tego co kojarzę, to tam kamienia brakowało, więc
Tak przy okazji po prostu wykorzystam moment. I oczywiście złamię kilofon. Chyba się nawet udało. Nie no, nie wierzę. Ale tak czy siak największym osiągnięciem, jakie udało mi się kiedykolwiek osiągnąć, chcę osiągnąć masę maślany, tego typu sprawy. Jak nic jest to, że w końcu mam nową postać. Chociaż, no... I tak lada moment prawdopodobnie byśmy odblokowali Walani. Czy jakieś tak. No ogólnie... Chyba o niej wspominałem nawet, tylko... Ech, super. Mamy garnek. Ale nie mamy co do tego garnka wsadzić. W samych monster termitach nie da się żyć. Do farm jeszcze daleka droga, więc nie wiem jak mam co osiągnąć. Jedyne co mi tak szczerze zostało to liczyć na to, że gdzieś były jakieś limpety czy tam... Kokosy by się znalazły. Chociaż wszystkie części musiałem posadzić. Głupie. Tak więc, no... Skały limpetowe i kokosy mają jedyną nadzieją na przetrwanie. Ale jak nic. W najbliższym czasie muszę zorganizować sobie jakiś większy wypad po materiały, zbudować w końcu wszystkie farmy i w ogóle. Oczywiście rodzinka jak zwykle nie mogła się powstrzymać przed odwiedzinami. Bo czemu by nie? Ale na szczęście tym razem jak zapewne może mogliście zaobserwować czy cokolwiek, czemu usłyszeć, czemu właściwie nie usłyszeć, no mniejsza o szczegóły, po prostu udało mi się ich wyciszyć w miarę sprawnie. No mamy kokosy. Jest trochę limpetów. Czas mi mówi, że może nawet przetrwam. W ostateczności pójdę na polowanie na wodne chwasty. Powinno być bardzo dobrze. Nie no, tak czy jak. Pierwszy krok milowy osiągnięty. Jest garnek, jest postać. Co tak właściwie mogłoby teraz pójść źle? Nawet jeśli po raz kolejny mój wspaniały zmysł niepotrafiacza gracz się ukaże, to... Kulki mięsne. Uk. Nawet, to kontynuuję. Nawet jeśli by się moje wspaniałe umiejętności niepotrafienia grać pokazały, to... Chciałem tego ostatniego kokosa podnieść, powiem szczerze. No oczywiście musiałem wszystko zepsuć. No cóż, mamy jeszcze na dwie porcje. Wiem, Wolfgang, że jesteś głodny, no ale co ja ci mogę zrobić? Patrzmy, jest tu coś jeszcze istotnego? Co to ma być? Quack and drill. No, wcześniej nie będziemy musieli pokonać Quackena, żeby odblokować Woodlexa, bo tutaj to akurat już dostałem... Można powiedzieć, spoilery od osób z zewnątrz, nawet nie na kanale czy coś, tylko po prostu gadałem na temat trochę z serwej. Dostałem poradę odnośnie tego, gdzie, jak, kiedy można znaleźć Quackena i... Po prostu jak odblokować pirata, który się nazywa Woodlex. Nie wiem, czy o tym wspominałem, czy coś, no ale okazało się, że tak. Prawdopodobnie nie wspominałem, no ale... Dobra. Co tu jeszcze chciałem zrobić? Co to można zbudować? No kto by się na to pokusił? Aha. O! Fiafla. Tu można smoka mieć? Prywatnego, czy co? No to było. No to chyba było. Co? Okej. Wiecie co, jeśli bym nazbierał trochę piasku, to może nawet bym zbudował sobie ten zamek z piachu, czy jeden. A czemu by nie? Mam jeszcze chwilkę akurat, to pójdziemy po piachy. Muszle mamy, liście mamy. Może nawet uda się zbudować jeden zamek z piasku, zobaczymy co to powoduje.
Wątpię, żeby to nie podobało, nie powodowało. Nie. Super, zniszczyłem sobie piachową stertę. Ile tam było trzeba? A nie, to było w strukturach. Mamy wszystko, dobra. Więc na zakończenie taki pozytywny akcencik, zbudujemy sobie zameczek z piasku, jakby nigdy nic. Tylko szybko, szybko, paliwo. Zostawię tutaj żółto, wezmę muszlę. No i na zakończenie w sumie wszystkiego, co nam się udało, bądź nie udało, no to mamy zamek z piasku. No, logika prawdziwa. To bardziej piach niż zamek. Także cóż. Noc dobiega końca. Wolfgang żre ostatnie klopsy. Wianek już jest w sumie zgnity, więc pora sobie zrobić świeży. I w sumie udało nam się chyba osiągnąć już dosyć dużo. Jak na... Można powiedzieć szczerze, chyba... trzeci odcinek z tego świata. No w moim odczuciu naprawdę jest dobrze. Jest dobrze. Także no, nasz czas antenowy dobiegł końca, więc do zobaczenia już w następnym odcinku. Hej!